Przemek, jesteś jezuitą. Skąd pomysł na te warsztaty? Przez ostatni rok sam uczestniczyłem w takim rozbudowanym kursie kaligrafii i iluminacji i po prostu chciałem się tutaj podzielić z młodzieżą tym, czego się nauczyłem i co spodobało mi się w ciągu ostatniego roku. Myślę, że kaligrafia i iluminacja to jest takie dziedzictwo i spuścizna kościoła, które i kultury chrześcijańskiej, które jakby się powoli zaczyna odradzać. Tak jak kilka lat temu odrodziły się ikony, tak teraz odradza się kaligrafia, iluminacje. I myślę, że warto po prostu się tym zająć jakoś na poważnie. Bo myślę, że przyjdzie taki czas, że będzie moda na to i warto to znać zawczasu. Najważniejsze jest cierpliwość i precyzja. Tutaj jakby nie ma miejsca na taki artystyczny polot, tylko trzeba spędzić dużo czasu, żeby jakby wypracować odpowiednie, to jak powinny te litery wyglądać. Potrzebne są, najważniejsze jest pióro, a reszta już się znajdzie. Po co właściwie kaligrafia, kiedy wszystko możemy narysować w programie komputerowym? No właśnie po to, żeby mieć jakąś taką odtrutkę na te komputery i na te czcionki, które możemy ściągnąć z internetu. I to też daje taką dużą satysfakcję, że widzisz coś, co wygląda jakby było z komputera, a jest napisane ludzką ręką. Jesteś na warsztatach kaligrafii. Co się w tym zafascynowało? Bardzo ciekawiłam się już wcześniej kaligrafią, bo przeglądałam stare dokumenty i spodobało mi się pismo. Wybrałam te warsztaty, bo wydały mi się w ogóle najciekawsze ze wszystkich. No i nie zawiodłam się, dużo się nauczyłam i podoba mi się to, co tutaj robimy i będę mogła na przykład na jakichś zaproszeniach to wykorzystać. No i też dla jakiejś takiej własnej przyjemności. Mogę na przykład kiedyś zrobić dowcip i kartkówkę tak napisać.